To ja skorzystam z okazji i chciałam Wam wszystkim podziękować za te kilka lat wspólnych tutaj. Naprawdę, z serca. Dziękuję za to, że po prostu jak wchodziłam do tego kościoła, to pierwsze co pomyślałam, że trzeba uciekać, bo są ludzie. A teraz ja po prostu nie chcę stąd odchodzić. Dlaczego? Bo Was pokochałam wszystkich. I wiecie, chodzi też o nas, nie? Jak przemieniamy swoje serce, jak przemieniamy swoje życie i jak pozwalamy wejść drugiemu człowiekowi głębiej, to coś pęka w nas i wtedy właśnie jest ta głębia, której poszukujemy. Otwierając się też na nowe przestrzenie, otwieramy się bardziej na Boga. Otwieramy się też na naszą wiarę, na naszą przyszłość. Słuchajcie, ja bym nie była w tym miejscu, gdybym nie spotkała tych wszystkich ludzi, których spotykałam do tej pory, tak? Gdyby nie Norbi, to pewnie bym uciekła nie jeden raz stąd. On był wtedy, kiedy było źle i kiedy było dobrze. Mogłam się z nim podzielić tym, co przeżywałam w danej chwili. I zawsze mogę do niego przyjść w każdej chwili. I to jest niesamowite. Dziękuję Arturowi za to, że mogłam chodzić na terapię i poświęcił dla mnie czas. Wyprowadził mnie na prostą. On chyba najtrudniej miał, bo wysłuchiwał te wszystkie moje lamenty, skargi i marudzenia. Ale właśnie pozwolił mi pokazać, że to moje błędne myślenie sprawiło, że byłam w tamtym miejscu i pokazał mi prawdę Bożą, której się uchwyciłam i mogłam wyjść na prostą. Dziękuję Agatce bardzo, dziękuję pastorom, dziękuję wszystkim osobom, którzy gdzieś zawsze byli. Kochanej Nince, która zawsze była gdzieś obok i wtedy, kiedy było trudno i źle, też czasami do niej lądowałam na rozmowie. I ona zawsze była gdzieś obok, tak? Wystarczyło słowo albo po prostu jej obecność i to zmieniało przestrzeń. Więc jestem w tym miejscu nie tylko dlatego, że po prostu sama zdecydowałam, żeby być. Jestem w tym miejscu dlatego, że poznałam Was. I dziękuję. Ale powiedz, dlaczego się żegnam, tak. No to znaczy, to nie jest takie pożegnanie, bo ja jestem dalej częścią tego kościoła, tak. Chodzi o to, że ja po prostu będę mieszkała w innym kraju. I moja przyszłość wiąże się z wyjściem za mąż, za Ezekiela, więc tam będę zaczynała nowy rozdział w swoim życiu. Tam to znaczy w Stanach, tam to znaczy w Houston, tam to znaczy w Teksasie. O, zadawaj pytanie, będzie mi łatwiej. Tak, więc tam mam po prostu nowy rozdział w swoim życiu. Ja bym prosiła też pastorów o modlitwę dla mnie, dobrze? Będziemy się zaraz modlić, natomiast chciałbym, wiecie, niektórzy tylko z Was będą na ślubie, Asi. I chciałbym, żebyśmy, zanim ona dzisiaj wyjedzie, dali jej pieniądze, dajcie jej z całego serca na ten ślub, na ten czas. Niech ona to od Was ma. Ty nam dałaś bardzo dużo, dałaś mi dużo, dlatego że jesteś taką osobą, która widziałem, pamiętam w jakim stanie ty byłaś. W Katowicach. W ogóle pamiętam w Katowicach, jak w twoim samochodzie siedzieliśmy, rozmawialiśmy, gdzie totalnie miałaś, nie wiedziałaś, o co ci w ogóle chodzi. Miałaś tysiące różnych jakby koncepcji, a żadna z nich nie była dla samej ciebie dobra. I w pewnym momencie zdecydowałaś, to jest dla mnie bardzo ważne, zresetować się. Dla mnie jesteś wzorem i ja tobie dziękuję, bo zobaczyłem właśnie na tobie, że człowiek może się do końca zresetować. Ja tak, wiesz, to się działo trochę na moich oczach, nie? Że znikały miesiąc po miesiącu różne rzeczy z twojego życia. W pewnym momencie, kiedy powiedziałaś, już nie potrzebuję terapii, ja wiedziałem, że naprawdę, tak, ty tego nie potrzebujesz. Ty stanęłaś na nogi, chwyciłaś się objawienia, które głęboko gdzieś w tobie było w ogóle. Jesteś zdrowa, jesteś mądra i jesteś naprawdę dla mnie, wiesz, wzorem do naśladowania, wiesz, że chcę tak wierzyć jak ty, wiesz. Chcę tak wierzyć po prostu. Chcę, żeby to, co ciebie wziąłem, dodało mi.
rozumiesz, uczyniło mnie jeszcze większym. Zbierzmy pieniądze dla niej po prostu. Asia, chodź Agatka, będziemy się modlili. Ojcze, dziękujemy Ci za Asię. Dziękujemy Ci za jej nową drogę, za nowy kraj, do którego jedzie, za miejsce, w którym będzie żyła. Dziękujemy Ci za to, że tam, w Teksasie, ona nie tylko rozwinie swoje życie w małżeństwie, że nie tylko będzie funkcjonowała jako rodzina, ale też będzie rozwijała swoją służbę, to co jej włożyłeś w jej serce. Ojcze, dziękuję Ci, że będzie wzorem dla wielu ludzi, że jej słowa, jej czyny będą dla ludzi wzorem. Że ona będzie mówiła do ludzi, a ludzie będą jej słuchać. Że gdziekolwiek dotknie się swoją ręką, to ta dziedzina życia będzie jej przychylna. Będą przychylni Ci jej decydenci tam w Stanach. Będą przychylni, Ojcze. Ona będzie jednym słowem przekonywała ich do tego, Ojcze, aby oni robili to, co ona uważa za słuszne. Bo ona wie, jak żyć. Ona wie, jak iść. Ojcze, niech Twoje namaszczenie przeszywa całą jej duszę i całe jej ciało, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Ci za Asię. Amen. Amen. Amen.